co? Sro, ty dobrze wiesz co, po co, na co, kiedy, jak i gdzie. A za 15 minut widzę cię na tej dzielnicy. Nie. Dobrze wiedziałaś, że jesteśmy umówione na pójście razem do szkoły. Ja jakoś mogę wrócić z imprezy przed 11. Nie żeby coś, ale chłopaki cię zawozili do domu, bo zasnęłaś w klubie na kanapie. Myślałam, że koka cię upiła. Dobra, chodź. Nie jestem już 14-letnią gówniarą, żeby się specjalnie spóźniać na lekcję. Się nie jest nowym, to po co nie? She's a bad girl. She's a bad girl. She's a bad girl. She's a bad girl. And that's why you want her. Oh my God. Okej, okay. Przyznaję, że głównie dlatego chciałam z tobą iść do szkoły, bo moja orientacja w terenie przedsiębiorstwa do ciebie jest na poziomie zerowym, ale tu akurat jestem pewna, że trafiłyśmy dobrze. Jezu, ja się jaram! Czuję się jakbym szła do amerykańskiego high schoola! No i ja ci mówię, że to jest to samo. Dobra, nie stójmy tak, tylko wejdźmy już do środka. Okej. Chyba jednak źle trafiłyśmy. Chciałyśmy iść do szkoły, a nie do domu mody glamour. Boże, i pomyśl, że z takiej budy jak Star School przynosimy się do takiego pałacu. Oh my God, dziewczyny, wreszcie was znalazłam! Jesteście tu teraz moją jedyną odsieczą. Ta szkoła jest straszna! Fu duża, fu biała, szklana duża, jeden wielki przepych. Ja w ogóle nie wiem, gdzie jest ta sala gimnastyczna. Szukałam zguby, aż się w końcu sama zgubiłam. Wlazłam tam na jakieś wysokie piętro, a tam normalnie cała wszechpojęta elita petshopowa. Chodziły szuterki, w półmetrowych łańcuchach, oczy wyłupione, ofiar szukały. Normalnie myślałam, że mnie zjedzą. Wlazłam tam, a już zejść nie mogłam. Schodów za nic żadnych nie było, tylko jakaś wielka dziura na środku, przez którą już miałam ochotę skakać, no jakoś tam się w końcu w inny sposób ratowałam. Ale już dobrze, że was znalazłam, bo w tej szkole no można normalnie oszaleć! Okej, czyli głównym wątkiem było to, że nie może znaleźć sali gimnastycznej. No właśnie, bo musimy mieć na to rozpoczęcie. Jezu, czy wy jesteście chore psychicznie? Rozpoczęcia na sali gimnastycznej robią najuboższe szkoły w Petshokulandii. A takie szkoły jak Diamond School mają do tego specjalnie przeznaczone miejsca. Takie jak szkolna sala ceremonialna. Za mną. To była tutaj. Dobra, jesteś Selena. No i klimaty, i w sumie też moje. Przegrzeczność nie przeczę, ale ty jesteś to, co całkiem niedawno wypłakiwała się, że ją omal szkoła nie zjadła. Cicho, a potem to żuterki były. Selena, ty tak nic nie mówisz i stoisz jak Bryta? Nie, nic. Po prostu za każdym razem, gdy widzę nowe pomieszczenie tej szkoły, to mnie zatyka po prostu. Dobra, chodźmy zająć miejsca. Zanim panie zajmą miejsca, proszę założyć oznaczenie swojej przynależności klasowej, które po ceremonii rozpoczęcia można zdjąć.
Nie siedzimy tu niby od początku, ale te cholery z dyrekcji się już dobre pół godziny spóźniają. Witajcie uczniowie Diamond School. Macie w tym momencie do czynienia z pięciogwiazdkową, najlepszą szkołą w Petrszokolandii. Niestety dyrekcja nie może was na razie przywitać, ponieważ obecnie przebywa na ważnym spotkaniu biznesowym, więc podczas ich nieobecności ta prezentacja zapozna was ze szkołą, do której będziecie uczęszczać. No to już widać, jak nas kochają. Zapewne większość z was zauważyła, że w tym roku jest nas zdecydowanie więcej. A nie, przepraszam, mniejszość, bo aktualnie jedyne klasy, które są tu tutejsze, to druga i trzecia liceum. Na pierwszych liceum nie będziemy się skupiać, gdyż są tu z naturalnej corocznej przyczyny, czyli braku liceum połączonego z akurat ich budynkiem gimnazjalnym. I co tu dużo mówić, licea to u nas nic nowego, ale i tak powitajmy ich gromkimi brawami. Licealiści, witajcie w Diamond School. Co tutaj robią gimnazja? Otóż opłacalnym budżetowo rozwiązaniem dla naszego liceum Diamond School oraz naszego zaprzyjaźnionego gimnazjum Dollar School okazała się współpraca polegająca na połączeniu licealistów z Diamond School i gimnazjalistów z Dollar School w jeden wielki zespół szkolny. Będzie on mieścił się w naszym budynku Diamond School, do którego zostaną przeniesieni wszyscy uczniowie Dollar School'a, a sam jego budynek zburzony i przebudowany na inne przedsiębiorstwo. Jednak gimnazjaliści, których obecnie posiadamy, choć w większości, to nie pochodzą jedynie z Dollar School'a. Część ludności cywilnej, dowiedziawszy się, że będziemy przyjmować również gimnazjalistów, postanowiła przepisać się do naszej szkoły. O strajkach rodziców i potworzeniu się przez cywilę nowych klas dla gimnazjum już nie wspomniał. Słyszałam tą historię. Podsumowując, teraz w Diamond School mamy dwa razy więcej uczniów, dwa razy więcej personelu i dwa razy więcej pieniędzy. 2012 rok będzie dla Diamond School rokiem rewolucji, gdyż od tej pory będziemy działać trybem gimnazjum-liceum, tak jak 80% petrszokolandzkich szkół. Powitajmy w Diamond School pierwszych gimnazjalistów wielkimi brawami. Gimnazjaliści, witajcie w Diamond School. Witajcie uczniowie Diamond School! Nie no, i tak właśnie dla efektu już naprawdę byłem na tym spotkaniu. Dwa razy większa szkoła, to i potrzebne do takiej dwa razy więcej dyrekcji. Nazywam się Adam Diamond i jestem głową całego Diamond School, mojego rodzinnego biznesu już od ponad 20 lat. A oto moja zastępczyni, pani wicedyrektor Diamond School, Elizabeth Perry. Ja nazywam się Tadeusz Adamson i wraz z wicedyrektor pani Ciesinku Jennifer Hudson byliśmy dyrekcją Dollar School, a teraz wraz z panem Adamem Diamond i pani Elizabeth Perry dyrekcją Diamond School. Przedstawimy wam teraz resztę rady pedagogicznej. Powitajmy! I to byli wszyscy pracownicy Diamond School. Raz jeszcze nagrodźmy ich brawami. Oni są normalni. Propo wcześniej przedstawionych tu pedagogów szkolnych, przyjmować oni będą jedynie gimnazjalistów. I specjalnie dla nich zatrudniliśmy cały szereg specjalistów, gdyż Diamond School nie mam jeszcze do czynienia z tą trudną młodzieżą w okresie intensywnego dojrzewania. Więc jako, że z pewnością będą oni dla nas sporym wyzwaniem, od ich starszych kolegów, licealistów, oczekujemy, a wręcz wymagamy odpowiedniej dyscypliny i dojrzałości. I nie dokładają nam się do wyskoku gimnazjalistów. W każdym razie licealiści, którzy coś przeskrobią, nie będą trafiali do pedagog, a do jednej tu z pań obecnych wicedyrektor. Lawa się skończyła i tu już nikt nie będzie się nad wami litował. W gimnazjum też nauczyciele się nad mnie litowali. Czyli będziemy z panią Elizabeth przyjmowały gimnazjalistów, ale tylko z dużymi wykroczeniami oraz licealistów nawet z tymi najdrobniejszymi. Więc wicedyrekcja pełni tu też funkcję wychowawczą, gdyż jesteśmy ostatnimi osobami, które zajmują się konsekwencjami za wasze zachowanie.
ponieważ uczniów, którzy do nas trafiają, nie możemy odesłać do żadnego tu z dyrektorów, ponieważ panowie najzwyczajniej w świecie nie są tu od waszego wychowania, od załatwiania spraw papierowych dotyczących naszej szkoły. I tak naprawdę, ze względu na ich ilość, na co dzień nawet nie będą w szkole przebywać. Aha, czyli kolejny raz udowadniacie, że macie nas w dupie. No ja wam mówię, że uczniowie są tu tylko do ozdoby. Chociaż może to nawet dobrze, że dyrekcja nie będzie się nas mieszać. No to oznacza tylko jedynie tyle, że wicedyrektorki są uprawnione bez ich interencji wywalić kogoś ze szkoły, to i tak przecież na jedno wychodzi. Oj, miejcie wy trochę zrozumienia, Jędze! Przecież tu się musi liczyć pieniążki z dobrze transferującego rodzinnego biznesu. Dobrze. Myślę, że już powoli powinniśmy kończyć. Przekażemy wam jeszcze parę podstawowych informacji, coś powinniście wiedzieć. Co ci jest? Co tak patrzycie? Halo? A teraz specjalnie dla naszych uczniów 60-minutowa przerwa na zwiedzanie naszej pięknej szkoły! Witajcie w Diamond School! Katrina, czy ty naprawdę nie wiesz, kim jest Adele Diamond? Córką dyrektora Diamond School? Nie, zbieżność nazwisk. Boże, z jakiej ty też planety? Oh my gosh, Selena, daj spokój. Cardi jest z innej planety. Ty z planety modowej i nie wiesz, kim jest Rocksha, a Katrina z planety muzycznej i nie wie, kim jest Adele Diamond. Ty oglądałaś w dzieciństwie Barbie, Katrina oglądała w dzieciństwie Hannah Montana. I odezwała się ta, co nadal ogląda i Cardi. Ej, dobra, to kim jest ta blondyna? Bo z tego, co wiem, ona będzie chodziła z nami do klasy. Nie, no ja się przepisuję do innej klasy. Do jakiej klasy? Do innej szkoły, od razu uciekaj. Ale ja nie chcę do innej, tu jest za ładnie. Ja też chcę tu zostać, ale nie mamy wyjścia, to już koniec. Co to jest, jakaś seryjna morderczyni? Gorzej, typowa pusta blondyna. Wow, groźnie. No oglądałam się już takich panienek do zażegania. Czyli ta wasza Adele to samo co Krystal. Oj, też daj mu nazwisko, patrzcie, jaka ona zbieżność. Ona jest dużo gorsza! Kto? Krystal? Adele! Dobra, to kto to jest? Bezkompromisowa, nie znająca żadnego sprzeciwu, rozpieszczona niunia. Arogancka, zadufana w sobie, plastikowa dziunia. Fałszywa, bezczelna i bezskrupułowa egoistka. I obrzydliwie bogata, doszczętnie zepsuta przez pieniądze materialistka, która gardzi każdym niebogatym od niej, a zniszczy każdego, kto powie jedno słowo niepojem myśli. Czyli jak każda typowa blondyna. Nie, wszystkie cechy typowych blondyn ona ma podwójnie wstrzyknięte. Nazywa się nawet Chloe Schutherek. Jest najgorszym koszmarem każdej nastolatki, a jednocześnie każda nastolatka marzy, by się z nią przyjaźnić i być taka jak ona. Szkolny blond demo w Central PS, jeżeli peczek nie znają, haha, a tam serio. Jest tak wybrana, że się goruje nawet ludzi, a to jedyne towarzystwo, w którym się obraca. Te szczęściary, Koka i Rewer mają teraz niezłe przywileje dzięki temu, że trafiły do jej gangu, a nazywały się Shorts i wszyscy, gdy tylko je widzą, omijają szerokim łukiem i tobie radzę robić tak samo. A ta trójka koliaków obok to Kolies. Wszystkie laski do nich wzdychają na korytarzu, każda by ich chciała. Ale co z tego, jak White jest chłopakiem Raven, Justin jest chłopakiem Koki, a te najbardziej pożądane, największe ciało, czyli Kolinek w każdej szkolnej bajeczce, jak zwykle, jest tą największą bitch, czyli Aden! Także jakby co, to możesz o nich zapomnieć, bo to gatunek pod ich szorterską ochroną i dla twojego bezpieczeństwa najlepiej nawet z nimi nie rozmawiaj. Co powinno ci przyjść bez problemu, bo takie VIP jak oni nie są dostępni dla takiego czegoś jak my. Spoko, raczej nie gustuję w koliakach. Dzięki za edukację, ale... Większej bujny to ja nawet nie słyszałam, kurde, w szkole w gazetach plotkarskich! No my, Katrina, wiemy, że u ciebie w Stalsku czegoś takiego nie było, ale w mojej i Kunegundy starej szkole... Znaczy, ja wiem, ja was nie oskarżam, że wy sobie tą bajeczkę z gangami zmyśliłyście, bo ja wiem, że ta historia się powtarza w co drugiej szkole, ale czemu uważacie, że Shorts są najgorsze? Nie wiem. No mówimy ci przecież ze względu na Adele, bo my ci jeszcze nie powiedziałyśmy, że ona... A to Adele, to już w ogóle sobie podkolorowałeś tak stara ciotka skalę wzrostu! Założę się, że ona się w niczym, ale to niczym nie różni od innych shooterek. I wiecie co?
Nawet wam tu udowodnię. Idę z nimi porozmawiać. Specjalnie z dedykacją dla was. Matko Boska, pokiełnie już do reszty! Czy ty chcesz już zginąć pierwszego dnia swojego licealnego życia? Jany, przecież mnie nie zjedzą. Ale zaczną prześladywać. Za chwilę rozmowy, bez przesady. No tak! A żebyś wiedziała, bo ja się wtedy rzucisz w oczy, Katyna! Wybaczcie, ale ja nie mam zamiaru przez 3 lata unikać szóstki osób z mojej klasy. Ja, Katyna, wiem, że ty masz jakąś głupkowatą manię narażania się każdemu, myśląc, że ratujesz komuś życie, ale... A, i powiedziała ta, co jest właśnie w transie powstrzymywania mnie od skoczenia do lawy. Bo to jest to samo! No, ona w tym momencie seryjnie idzie na świadome samobójstwo. Patrz, przekroczyła czerwoną strefę, wypłynęła za czerwone boje, nie, ja się zawracam. To to jest ogień czy woda, zdecydujcie się, a najlepiej przestańcie porównywać do śmierci, bo to już się robi... O, już jestem. Cześć. Katrina jestem. Justin. Okej, w sumie wasze imiona znam, ale nie znam was jako osoby. Powiedzcie coś o sobie, bo w końcu będziemy chodzić razem do klasy. Jestem Katrina, chodziłam wcześniej do szkoły w Star School i interesuję się muzyką rockową. A wy? Adele, twoja psycho fanka? Skąd ja mam wiedzieć? Wcisnę autograf, to może sobie pójdzie. Czekajcie, ja nie... I nie może selfie, gdyż nie robię sobie z osobami wyglądającymi co najmniej... niegodnie. Nie dziękuję, po prostu spadaj. Laska, ja nie chcę twoich autografów, ja cię nawet nie znam! Dlaczego wy na mnie patrzycie jak na jakąś wariatkę, kiedy ja nie robię nic normalnego? Czy naprawdę zwykłe podejście, żeby się z kimś zapoznać, jest dla was tak niepojęte? Skarbie, ale ja jestem znana w obrębie całej Petrioklandii i to, że jesteś zacofana, to już nie jest mój problem. A czy też dla ciebie jest takie trudne do pojęcia, że mimo, że jesteś sławna, nie każdy musiał o tobie słyszeć? A później pretensje, że wyzywam otrzyma, tak się samo nie szanuje. Weźcie wstać z tej podłogi, jak tu nie gardzić? A właśnie, bo wy mi nie powiedziałyście, dlaczego nas nie była taka sławna. Wygoogluj sobie. Adele Diamond. O, to by są witry. Adele Diamond to nastoletnia i jedna z głównych modelek magazynu Glamour, z którym podpisała umowę już w wieku 14 lat. Zasłynęła głównie dzięki temu, że pochodzi z jednej z najbogatszych rodzin w Petrioklandii. Czy już wszystko wiesz? Tak, wiem, ile zarabiały twoje rodzice. A mnie nie interesują twoi rodzice, tylko ty. Jestem w stanie sama się utrzymać, głównie z dochodu Glamoura i Instagrama. Boże, jaki ty masz zrasowany mózg od pieniędzy! Mnie nie obchodzi, ile ty zarabiasz i twoi rodzice zarabiają, tylko chcę wiedzieć się o twoich, nie wiem, zainteresowaniach, upodobaniach. Jaka jest twoja ulubiona wokalistka? Moja to Roksza. Moja cierpliwość powoli się kończy, zaraz przestanę być taka miła. To ty teraz jesteś miła? To ja się boję, w jaki sposób ty jesteś niemiła. I słusznie, bo zaraz będziesz miała okazję się przekonać. Czy ty rozumiesz, co oznacza słowo odwołanie? I mówi ta, co podobno nie wie, co oznacza słowo nie. Jaki jest problem zespół? Dobra, dosyć tego. Nie chciałaś podobrości. Gdzie pracują twoje rodzice? Wow, wreszcie podjęłaś się ze mną jakiejkolwiek rozmowy zapoznaczy. Ja co ty ciągle o tych rodzicach? Gdzie pracuje twoja mamusia? Jest fryzjerką z sąsiedztwa, kasjerką spożywczaku czy sprzątaczku, już wolę nie wnikać gdzie. Mogę przekupić wszystkich pracowników dookoła niej, wyrzucą ją na zbity pysk i zostaniecie bez pensji przez kilka następnych miesięcy. Na jednej mojej zapłacie zyskają więcej niż na wszystkich latach roboty twojej mamy. O nie, Ade, nie rób tego! Ona i tak ma już stary model. Pójdę sama.
Nie podchodź już do niej.